Mateusz Poręba jest z nami tutaj kilka dni przed meczem z Lukiem Lublin, ale wróćmy na razie do takich spraw pozameczowych. Mateusz, wracasz do grania po krótkiej przerwie, a z sobą masz takie 10 solidnych setów. 5 z Zawierciem i 5 z GKS-em Katowice. Jakie jest twoje samopoczucie, jak się czujesz po tych naszych meczach, które pewnie poczułeś takie dłuższe właśnie? Dla mnie to nie ma problemu. Ja uwielbiam spędzać czas bardzo aktywnie, dlatego takie 5 dni spędzone w domu to jest dla mnie nawet męczarnia. Wiadomo, człowiek przez tą chwilę odpoczął, miał dużo więcej świeżości. No wiadomo, że jak się zagrało pierwsze 5 setów po takiej przerwie z Zawierciem, no to człowiek trochę później był zmęczony, ale później wszystko wróciło do normy. Czułem się bardzo dobrze, jak było zresztą widać na meczach. Też właśnie jeszcze wróćmy na chwilkę do spotkania ostatniego z GKS-em Katowice. Oczywiście wygrane, ale jakby sumując te mecze z GKS-em, Suwałkami czy Zawierciem, to dało się zobaczyć, że mamy problemy z przestojami w grze. I czy mamy może jakieś, macie może od trenera Webera jakieś wskazówki, jakieś takie rzeczy związane, żeby te przestoje jakby wyeliminować podczas meczu? No myślę, że trener to widzi, bo to jest nie jest to pierwszy mecz, gdzie się zdarza taka sytuacja. Myślę, że będziemy powoli wprowadzać w trening takie ćwiczenia, które po prostu pomogą nam w ciężkich momentach, bo i nie tylko przestoje, ale też i w końcówkach gramy dość słabo. Poprawimy ten element i myślę, że wrócimy do grania. Skupmy się teraz na naszym następnym rywalu, czyli Luk Lubin. Przygotowujemy się do tego spotkania, które właśnie już w poniedziałek. I jak wspominasz ten dzień 5 listopada, mecz z Lukiem Lublin? Wygrany na szczęście przez nas 3-2, no ale bój na pewno był solidny z Beniaminkiem tej naszej ligi. Nawet Lublinianie byli przekonani, że wygrają to spotkanie. Byli bardzo pewni siebie przed tym spotkaniem, dlatego wynik pokazał, że walczyli do samego końca. Myślę, że to może też być ciężkie spotkanie, ponieważ nasza gra na ten moment nie jest jakoś mega super, dlatego Lublinianie na pewno tym razem też się postawią. Jak też pomyślisz o zespole Luku Lublin, który no niejedną niespodziankę już w tym sezonie na przykład sprawił, ostatnia wygrana z Projektem Warszawa 3-0, to jakbyś wymienił najmocniejsze elementy zespołu z Lublina, które dysponują na pewno siatkarze Dariusza Daszkiewicza? To nastawienie właśnie do zwycięstwa spotkania. U nas czasami na boisku widać to, że stoimy na boisku, nie cieszymy się, jest taki przestój, ogólnie energii takiej brakuje, a u nich od razu widać, że wchodzą 100% w mecz, że wiedzą, jakie mają cel i to realizują.